Nazywam się Grzesiek i chciałbym przedstawić Wam parę myśli ze Słowa Bożego. Dzisiaj pytanie, czy człowiek w ogóle może być zbawiony? Czy jest to możliwe, żeby człowiek mógł na podstawie Słowa Bożego wiedzieć o tym, czy jest zbawiony i czy to zbawienie jest trwałe? Czy też można je utracić? Aby na to pytanie odpowiedzieć, posłużę się Jana 3 rozdział, czyli otworzymy Słowo Boże z Ewangelii Jana, rozdział 3. I ten rozdział 3 zawiera w sobie rozmowę między Nikodemem a Panem Jezusem. Nikodem przyszedł do Pana Jezusa w nocy i zaczął Pana Jezusa chwalić. Natomiast Pan Jezus odpowiedział do niego, że musi się na nowo narodzić i to nowo narodzenie jest konieczne. Później, w trakcie tej rozmowy, są użyte przez Pana Jezusa słowa, takie jak przeczytam od 15, w zasadzie od 14 wiersza. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Pan Jezus zaczyna tutaj do porównania z tym, co stało się w czasie, gdy Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Gdy ten przykład weźmiemy pod uwagę, to musimy wiedzieć, że Izraelici zgrzeszyli i konieczne było, żeby Izraelici, którzy chcieli być uratowani od konsekwencji ukąszenia przez węże, które były wtedy i kąsały lud, to konieczne było, żeby ci Izraelici spojrzeli na miedzianego węża wykonanego przez Mojżesza. A to oznaczało, że jeśli spojrzeli na tego węża, to następowało natychmiastowe uzdrowienie. I ten przykład jest użyty przez Pana Jezusa jako przykład, jak działa zbawienie. Tamci Izraelici mieli do Słowa Bożego wygłoszonego przez Mojżesza zaufanie, że każdy, kto spojrzy na węża, ten zostanie uzdrowiony. I niektórzy spojrzeli. I tak samo jest z zaufaniem Panu Jezusowi, uwierzeniem w Pana Jezusa Chrystusa. Tak jest powiedziane przez Pana Jezusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Aby każdy, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, nie zginął, nie poszedł na zatracenie, nie poszedł do piekła, ale aby miał życie wieczne. Co to jest życie wieczne? Jest to życie, które charakteryzuje Boga. Ono nie ma ani początku, ani końca. Jest to życie wieczne. Nie chodzi o życie nigdy nie kończące się. Chodzi o życie, które nigdy się nie zaczęło, ani nigdy się nie skończy. Takie życie ma Bóg i Pan Jezus Chrystus to życie tutaj obiecuje na podstawie uwierzenia w Niego. Aby każdy, czyli nie jest to limitowane do jakiejś specjalnej grupy, tylko każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, może mieć gwarancję, że nie pójdzie na potępienie do jeziora ognistego, do piekła, lecz że jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony. I to jest podstawa. Czy to zbawienie można stracić? Oczywiście, jeśli jest to życie wieczne, które nigdy się nie kończy, to na tej podstawie mamy niezachwianą ufność, że każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa, nigdy nie straci zbawienia.
Dziękuję za uwagę. Czytajcie Słowo Boże. Czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31, Ostrzeszów 63 500. Jeśli masz pytania, jeśli masz życzenie dostać Nowy Testament, to pisz. Możesz też napisać do mnie SMS-a lub zadzwonić 791-214-963. Z Bogiem. Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj temat zamawiany: jak korzystać z odnośników biblijnych. Biblia, jej rozdziały, jej wersety. Czasami trafiamy na różnego rodzaju skróty, które, no właśnie, co one oznaczają? O tym jest ten filmik. Więc kilka przykładów takich, które na początek pokażą nam, jak różne mogą być te skróty i no, one mają to do siebie, że mogą dać nam popalić. Zatem instrukcja dla wtajemniczonych, będzie to nudny film. Dla tych, którzy kompletnie zaczynają z Biblią, może to być dopiero otwarcie tych drzwi. Jest taka anegdota, skąd w ogóle się w Biblii wzięły rozdziały, wersety i tak dalej. Taki znudzony jegomość jechał kiedyś dyliżansem w daleką podróż. Wziął ze sobą Biblię, inne przekazy mówią, że tylko sam Nowy Testament wziął i w czasie jazdy czytał go, a ponieważ w tamtym czasie każdy z listów, każda z ksiąg miała po prostu ciąg wyrazów, jeden za drugim, bez numeracji, to właśnie to były takie czasy, które przedstawiały tę Biblię w taki sposób, jaką dał nam Bóg. Bez rozdziałów, bez wersetów. I tylko były księgi. Bo jak wiemy, w Biblii mamy 66 ksiąg. Mówimy Biblia, ale tak naprawdę to nie jest jedna książka z 66 rozdziałami. To jest 66 różnych książek. Jeśli przeczytasz Biblię, przeczytasz 66 różnych książek. I właśnie ten człowiek wziął sobie Nowy Testament i zaczął dzielić na wersety. Dzisiaj pewnie by sobie zagrał w jakąś grę komputerową, albo na fejsie by coś grzebał, albo by może szukał przepisów na dobrą kolację. Ale w tamtym czasie jedyną rozrywką, którą ludzie uznawali, było czytanie Biblii i przybliżanie się do Boga. Taki sposób ten człowiek zapoczątkował to, co teraz mamy, czyli już podzielony każdy werset oddzielnie, z każdym rozdziałem oddzielnie. Nie wiem, czy ta historia jest prawdziwa, dlatego przedstawiam ją jako legendę i wcale nie zdziwię się, jeśli jest całkowicie wymyślona od pierwszej do ostatniej literki. Dlatego przejdźmy do faktów. Dziś mamy już podzielone na wersety rozdziały, mamy podzielone na rozdziały księgi i to są po prostu fakty. Te podziały są bardzo często w ten sposób zrobione, że niszczą wiarę i zaciemniają przekaz biblijny. Czasami są trafione. Natomiast nie należy do nich przywiązywać zbyt wielkiej wagi, bo bardzo często jest tak, że kolejny kawałek tekstu dzieli nam ważną myśl Bożą na dwa kawałki i powoduje, że ta myśl Boża staje się nieuchwytna. Więc doświadczeni czytelnicy Biblii czytają tak, jakby tych rozdziałów nigdy nie było. Nawet mimo podziałów wersetów powstały wydania bardzo dobrych Biblii, na przykład Biblia Elbreferska czy Biblia Darbiego, czy inne tego typu Biblie, gdzie teksty biblijne były wydane jednym ciurkiem, bez podziału na wersety, a numerki wersetów były z boku na marginesie. Także jak ktoś chciał odnaleźć na przykład Jana 3,16, to znajdował sobie po prostu Jana, trzeci rozdział i 16 werset mniej więcej mógł znaleźć, bo już on nie był wyraźnie odznaczony. Pierwszy przykład.
1J5.7-8DBR. Taki skrót możesz gdzieś znaleźć w czasie rozmowy z kimś o prawdach bożych i co on oznacza. No więc tutaj mamy, po pierwsze, już widać, że ten zapis jest możliwy do zapisania na różne sposoby. Może być 1J5.7-8. Oznaczałby wtedy to samo. Albo 1J5W7-8DBR. Więc tak, jedynka oznacza tutaj pierwszy, J oznacza Jana, 5 oznacza piąty rozdział, dwukropek lub inny symbol oznacza, że przechodzimy do części opisującej numery wersetów. 7-8 oznacza, że chodzi o 7 i 8 werset. DBR oznacza, że chodzi o tłumaczenie Dąbrowskiego. I co widzimy w tym tłumaczeniu Dąbrowskiego? Na przykład 7 do 8 wersety. Albowiem Trójca wydaje świadectwo na niebie, Ojciec, Syn i Duch Święty, a ta Trójca jest jednym. I Trójca wydaje świadectwo na ziemi, duch, woda i krew, a Trójca ta jednym jest. Widzimy, że jest to werset, w którym mamy bardzo ciekawą informację, że Trójca wydaje świadectwo na niebie. Ojciec zaliczany jest do tej Trójcy, Syn i Duch Święty. A Trójca ta jednym jest, czyli że ta Trójca jest no jednym, tak, że to nie da się tego podzielić. I Trójca wydaje świadectwo na ziemi, duch, woda i krew, a Trójca ta jednym jest, czyli duch, woda i krew. Więc jeżeli mamy taki werset, 1J5.7-8DBR, to już wiemy, że chodzi o pierwszy list Jana, 5 rozdział od 7 do 8 wersetu w tłumaczeniu Dąbrowskiego. Drugi, JD5JW. Czyli widzimy tutaj, że JD to już nie jest J. I słusznie. JD to jest list Judy. Ponieważ list Judy nie ma rozdziałów, to od razu jest piątka opisująca werset piąty. JW to jest Jakub wujek, tłumaczenie wujka. I oczywiście te zapisy mogą być nieskończenie dowolne. Może być W jak wujek, może być JW, tak jak tutaj jest Jakub wujek. Może być kilkadziesiąt wariantów tego, co się dzieje po piątce. JD może być też zamiast tego Jud albo Ju i tak dalej, i tak dalej. I widzimy w tym wersecie, lecz chcę wam przypomnieć, chociaż raz już o wszystkim dowiedzieliście się, że Jezus, wybawiwszy lud z ziemi egipskiej, potem wygubił tych, co nie uwierzyli. Widzimy jednoznacznie, tekst tutaj mówi, że kto wybawił lud z ziemi egipskiej? Jezus. I co potem Pan Jezus zrobił, po tym jak ich uratował z ziemi egipskiej? Wygubił tych, co nie uwierzyli. Ich ciała legły na pustyni. Tak mówi Słowo Boże. Kolejny przykład. 1 Kor 6:9 NTW. I tutaj jest opis dotyczący jeden jak pierwszy, bo też jest drugi. I 1 Koryntian 6:9. NTW to jest Nowy Testament Warszawski. Ten Nowy Testament Warszawski ma kilkadziesiąt różnych nazw. Nazywany był Biblią Warszawską, jednakże w 1975 powstała inicjatywa Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego i w Warszawie wydano Biblię Warszawską. Dlatego ten stary przekład z 1830 roku został zepchnięty i przestał się nazywać Biblią Warszawską, choć sam wcześniej nazywał się Biblią Warszawską.
Zaczęto go nazywać od ostatniego edytora Biblią Getsego, albo, tak jak teraz wydawnictwo GBV to oferuje, jako zrewidowaną Biblię Gdańską, czyli RBG. Ale jest również wydawnictwo Trinitarian Bible Society, które też oferuje ten Nowy Testament i oni z kolei mają wtedy go pod skrótem TBS, tak jak Trinitarian Bible Society. Czyli ten skrót mógłby być zapisany na różne sposoby. Jeden KOR, ale nie może być jeden KRY, bo mamy też Księgę Królewską. Czyli jeżeli jest zapisane jeden KRY, to my nie wiemy, czy to jest Pierwsza Królewska, czy Pierwsza Koryntian. Jest błąd tak zapisać. Powinno być jeden KOR, wyraźnie zaznaczone tak, żeby odróżnić od Księgi Królewskiej. 6 jak 6 rozdział, 9 jak 9 werset. Alboż nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie mylcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężołożnicy. I tak dalej, ani złodzieje, i tak dalej. Czyli widać, że tutaj jest mowa o wiedzy. Wiecie, czyli to nie jest coś, w co możemy sobie wierzyć lub nie wierzyć, zgadywać, domyślać się. Nie, to jest wiedza. Wiemy, że niesprawiedliwi nie pójdą do nieba. Żaden niesprawiedliwy nie pójdzie do nieba. Nie mylcie się. Ani wszetecznicy, czyli tacy, co współżyją przed ślubem, albo poza ślubem, poza małżeństwem. Nie ma znaczenia, jak oni to robią. Ani bałwochwalcy, czyli ci, którzy nie mają Pana Jezusa na pierwszym miejscu i na jedynym miejscu, tylko mają oprócz Pana Jezusa w sercu jeszcze coś innego, to jest bałwochwalca. Ani cudzołożnicy, czyli ci, którzy będą w małżeństwie, no, korzystają z seksu poza małżeństwem również. Albo też w różnego rodzaju dewiacje w ramach małżeństwa się angażują. Ani zniewieściali. Oj, to dzisiaj dokładnie widać, ilu mamy zniewieściałych facetów. Takich, co na przykład żonę wyrzucają do pracy, żeby przyszła pracować, bo jest zniewieściały koleś. To jest człowiek, który do nieba na pewno nie pójdzie. Albo taki człowiek, który wygląda ni to kobieta, ni to mężczyzna. Ani zniewieściali, ani mężołożnicy, czyli tacy, którzy w łożu zamiast dziewczyny, zamiast kobiety mają drugiego mężczyznę. Tacy ludzie idą według tego wersetu, według Boga idą do piekła i będą tam dręczeni dniem i nocą na wieki wieków, na zawsze. I nie ma tutaj żadnej wątpliwości, bo jest powiedziane, wiecie, prawda? Wiemy to doskonale. To nie jest coś, czego trzeba się domyślać. J jak? No właśnie. Jak mamy samo J, to może to być pierwszy list Jana, 5 rozdział, 7 werset. Ale nie wiadomo, czy jak zapiszemy J5-7, to czy chodzi o Jana 5-7, czyli Ewangelia Jana, 5 rozdział, 7 werset, czy Jeremiasza 5-7, Jeremiasza 5 rozdział, 7 werset. Więc to jest bardzo ważne, żeby przy tych wersetach ci, którzy dają skróty, wiedzieli, jaki jest spis treści ksiąg, 66 ksiąg Biblii, i żeby dawali te skróty w sposób jednoznaczny. Czasami nie jest tak i trzeba się za nich domyślać. Jest bałaganiarstwo. Erz 6 od 1 do 8. Księga Rodzaju, 6 rozdział, od 1 do 8 wersetu, 1M, 6 od 1 do 8. To jest taki sam skrót równoważny. RZ to jest Księga Rodzaju. Ona jest nazywana w niektórych przekładach Księgą Rodzaju, Księgą Genezis, a w niektórych po prostu jest pierwsza Mojżeszowa. 6 jak 6 rozdział, 1 do 8 jak wersety od 1 do 8. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boży,
że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli i rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Widzimy w tym fragmencie, że Noe znalazł łaskę w oczach Pana, czyli był częścią tego całego bałaganu, zasłużył na wieczną zagładę, na piekło, bo był grzesznikiem, który również miał być utopiony, również miał być zgładzony, ale znalazł łaskę, czyli nienależną życzliwość. Nie należała mu się ta życzliwość od Pana, ale ją dostał, bo Bóg jest łaskawy i Noe znalazł tą łaskę. Też widzimy tutaj, że jest wspomniane o tym, że tak daleko nieprawość poszła, że ludzie Boży, nazywani tu synami Bożymi, bo kto wierzy w Pana Jezusa, jest synem Bożym, tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się synami Bożymi, to ci wierzący ludzie po prostu zamiast patrzeć na duchowe aspekty, brali sobie dziewuchy po wyglądzie, tak, bo były piękne ich zdaniem. I z tego wychodziły potem tak skrzywione osobowości, które tutaj są po prostu nazwane nefilim, czy jakoś podobnie. To jest generalnie takie dziwolągi. Bo z jednej strony otrzymał od ojca chrześcijanina, czy tam w tamtym czasie ojca pobożnego człowieka wychowanie zgodne z Bożymi standardami, a z drugiej strony od matki miał wzorce typowe dla świata. Mieszane małżeństwa są źródłem wszelkiego możliwego pomieszania z poplątaniem. Wychodzą z tego po prostu osobistości, które tutaj są pokazane jako potwory. Po prostu. Chcesz mieć dziecko potwora? Wejdź w mieszany związek wierzący z niewierzącym. I Noe też był częścią tego bałaganu. Możliwe, że jego żona też była niewierząca. Ale mimo, że zasłużył na zagładę, to znalazł łaskę w oczach Pana. WJ 28-11 albo 2M 28-11. Widzimy tutaj znowu Księga Wyjścia WJ, albo inaczej nazywana jest drugą Mojżeszową. 20, jak 20 rozdział, od 8 do 11 to są wersety od 8 do 11. I jednoznacznie widzimy tutaj pod spodem dzień niedziałania. To jest po naszemu nie djełaj, niedziela, tak? Od starosłowiańskiego nie djełaj, niedziela. Mamy taki dzień w tygodniu i gdybyśmy byli pod zakonem, ale nie jesteśmy pod zakonem, ale gdybyśmy byli pod zakonem, no to takim dniem odpocznienia jest wtedy dla takiego, kto jest pod zakonem, niedziela, nie djełaj, dzień niedziałania. Przeczytam ten fragment. Pamiętaj o dniu odpocznienia, aby go odróżnić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał każdą swoją pracę, ale 7 dnia jest odpoczynek Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień odpoczynku i odróżnił go. Widzimy prostą zasadę. 6 dni robić będziesz. 6 dni będziesz robić. To jest pierwsza zasada z tego fragmentu, który obowiązywał ludzi będących pod zakonem. Nie można pracować 7 dni, nie można pracować 5 dni, 4 dni, 2 dni. Mało tego, dzień w Biblii jest mocno zdefiniowany.
Zaczyna się o 6 rano naszego czasu, a kończy się o 18 godzinie naszego czasu. Zatem w Biblii biblijny czas według zakonu nałożonego na Izrael to jest 12 godzin dziennie. 12 razy 6 to jest 72 godziny tygodniowo. To jest dokładnie albo troszkę mniej niż dwukrotność tego, co my sobie pozwalamy w Unii Europejskiej obecnie. Więc jesteśmy z punktu widzenia obecnie leniwcami skończonymi. Tu nie chodzi o to, że te 6 dni mogłeś sobie pracować trochę na zawodowej niwie, a trochę w domu nazywać to pracą. Nie. Ma zasuwać mężczyzna, bo to jest głównie do mężczyzn. Kobiety miały w domu pilnować ogniska domowego i one nie były objęte tym przepisem w ten sposób, co mężczyzna. Z kolei mężczyzna miał wyjść do pola, na pole, jeszcze przed świtem, tak żeby już o 6 być na stanowisku pracy. Miał na tym polu pracować w pocie czoła aż do 18, potem było już ciemno i wracał po 18 do domu. I tak miało być 6 dni. Natomiast w dzień wolny, co siódmy dzień, tak jak tu jest 10 werset, ale siódmego dnia, czyli co siódmy dzień, miał po prostu zejść z pola. W przypadku ziemi Kanan to odpowiadało temu, co dzisiaj słyszymy słowo sobota. Akurat w Polsce jesteśmy na wysokości tego samego mniej więcej czasu, co jest w Jerozolimie, plus minus tam może godzina, może dwie, i to jest podobny trochę czas. Natomiast ludzie z Australii mieliby to wszystko przesunięte o 12 godzin, tak? I co oznaczałoby, że jeżeli ktoś chciałby być pod zakonem, musiałby na sztywno, bez żadnych negocjacji, pracować od 18 do 6 rano, tylko nocne zmiany miałby prawo mieć, gdyby był pod zakonem. No ale na całe szczęście zakon obowiązywał tylko ludzi, którzy byli z plemienia izraelskiego i do tego tylko wtedy, kiedy byli na terenie świętej ziemi Kanaan, czyli tej, która jest wokół Jerozolimy, najbliższej okolicy. Nie obowiązywał ich nawet jak byli już poza Kanaanem. Nie widzimy, żeby Daniel, który był w Babilonie, przestrzegał zakonu, choć był w doskonały sposób posłuszny Bogu i był bohaterem wiary. Tak samo Meszach, Abednego i ci pozostali jego towarzysze także nie przestrzegali zakonu i nikt nie miał do nich pretensji o to. Bóg w ogóle się o to nie gniewał. KPL 13, 3 Mojżeszowa 13. Znowu kapłańska, albo inaczej trzecia Mojżeszowa. 13 to jest 13 rozdział. 12 do 13 to są wersety. Czyli to jest skrót typowy dla trzeciej Mojżeszowej, 13 rozdział, od 12 do 13 wersetu. Znajdujemy więc w Biblii, w spisie treści, liczbę kapłańską i znajdujemy rozdział 13 i czytamy od 12 do 13 wersetu. A jeżeli trąd rozwinie się bardzo na skórze i pokryje całą skórę chorego, od głowy aż do stóp, gdziekolwiek tylko sięgnie wzrok kapłana i kapłan zobaczy, że trąd pokrył całe jego ciało, to uzna go za czystego. Cały zbielał, a więc jest czysty. Widzimy tutaj, że jeżeli człowiek uzna się przed Bogiem za kompletnie skończonego, tak jak Noe wiedział, że zawiódł we wszystkich aspektach, tak jak każdy inny wierzący, który przyszedł do Boga, wiedział, że zawiódł na całej linii, czyli cały przyznał się, że cały jest grzeszny, nie ma w nim nic dobrego, to wtedy paradoksalnie, choć trąd pokrył jego całe ciało, miał być uznany za czystego. Ale jeżeli jeszcze ten trąd nie pokrył całości, to był uznany za trędowatego. Tak samo dzisiaj, jeśli masz jakiegoś człowieka, który nie rozumie tego, że jest skończonym grzesznikiem, który w ogóle nie ma nic, co by mógł Bogu dać, to taki człowiek jest po prostu bardzo dużym zagrożeniem dla siebie samego i dla innych, bo rozsiewa fałszywą naukę. Jest trędowaty, trzymaj się z dala od niego. Ale jeżeli masz człowieka, który kompletnie wie, że jest w pełnej ruinie, że wszystko, co ma, to ma od Pana Jezusa, że nie będzie w stanie nic Bogu przynieść, to taki człowiek jest czysty. Możesz z nim zacząć rozmowę o Biblii.
LB 21:6 do 9. 4 Mojżeszowa 21:6 do 9. 4 Mojżeszowa 21:6 do 9. Widzimy tu różne zapisy, które już wcześniej mogły być stosowane, bo dwójka rzymska też mogła być do poprzedniego zapisu, albo trójka rzymska, albo jedynka rzymska. Więc widać, że dowolność tych zapisów jest taka, ale cel jest wspólny. Przekazać, o który fragment chodzi. LB, Księga Liczb. 4M, 4 Mojżeszowa. 21, bo 21 rozdział. 6 do 9, bo od 6 do 9 wersetu. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud i rzekł Pan do Mojżesza: zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. I tutaj mamy prostą rzecz, że każdy, kto z wiarą spojrzał na tego węża, był uzdrowiony. I ten wąż działał w tamtym tylko momencie spojrzenia, w tamtej konkretnej sytuacji. Niestety Izrael zamiast z tego wyciągnąć lekcję, zrobił potem figurkę tego węża. Figurkę tego węża i zaczął mu spalać kadzidło, nazywali go Nehusztan. Dopiero król Hiskiasz starł tego miedzianego węża i wyrzucił na śmietnik. To jest straszne. Dzisiaj tak samo, bo ten obraz węża to jest obraz Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowany. Jeśli wierzę, przyjdziesz do Boga, powiesz, że Jezus umarł za mnie. Ja jestem skończonym grzesznikiem, jestem cały pokryty trądem od stóp do głów, bo trąd obrazuje grzech. Jestem grzesznikiem skończonym, nie ma we mnie nic dobrego. I przyjdziesz do Pana Jezusa po zbawienie. Powiesz: Panie Jezu, Ty umarłeś za mnie. Powiesz do Boga: Boże, Twój Syn Jezus Chrystus, albo inaczej, Ty sam w osobie Jezusa Chrystusa za mnie umarłeś. Ty jesteś tym, który zgładził wszystkie grzechy, wszystkich ludzi, którzy przychodzą do Ciebie z wiarą. I ja właśnie przychodzę do Ciebie, bo tylko Ty możesz mnie uratować. To jeżeli coś takiego będzie miało miejsce w Twoim sercu przed Bogiem, to będziesz zbawiony raz na zawsze. Tak jakbyś tak spojrzał na tego węża miedzianego wtedy i byłbyś uzdrowiony od tej cielesnej choroby, tak samo tu choroba grzechowa jest usunięta w momencie, gdy z wiarą Pana Jezusa przyniesiesz Bogu jako ofiarę za Ciebie. I co? Ale dzisiaj wiemy, że są religie, które zrobiły miedzianego mężczyznę na krzyżu i spalają mu kadzidło i nazywają go jakimiś różnymi imionami. To jest po prostu dokładnie kopia tej bezbożnej religii, która była wtedy praktykowana. JN 3:13 do 18. Widzimy tutaj właśnie, jak Pan Jezus zastosował w Ewangelii Jana, 3 rozdział, 13 werset do 18, te słowa, które przed chwilą czytaliśmy. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Jednoznacznie widzimy tutaj, że Pan Jezus tego węża miedzianego, o którym czytaliśmy przed chwilą, użył jako drogę do zbawienia. Cała Biblia jest pełna takich fragmentów. PWT 5, 1 do 3, albo inaczej 5 Mojżeszowa, od 5 rozdział od 1 do 3 wersetu. Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i rzekł do nich: słuchaj Izraelu, ustaw i praw, które wam dziś ogłaszam, abyście się ich nauczyli i przestrzegali ich wykonywania.
Pan nasz Bóg zawarł z nami przymierze na Horebie. Nie z ojcami naszymi zawarł Pan to przymierze, lecz z nami, którzyśmy tu wszyscy dziś przy życiu. I tutaj jednoznacznie widać, że Bóg zawarł przymierze zakonu tylko i wyłącznie z Izraelem. Jeśli nie jesteś genetycznie Izraelitą, nie wolno ci przestrzegać zakonu, bo to jest bluźnierstwo. Jeśli nie mieszkasz na terenie ziemi Kanaan, to jest to bluźnierstwo, udawanie, że przestrzegasz zakonu. To jest właśnie trąd, który pokrywa cię niecałkowicie. Czyli uważasz, że jest tobie trochę sprawiedliwego, trochę niesprawiedliwego. Albo może jeszcze gorzej, uważasz się cały za zdrowego. A w rzeczywistości trąd pokrywa całe twoje ciało, tyle że ty twierdzisz, że nie, więc są różnego rodzaju tutaj przesłanki, aby trzymać się od ciebie jak najdalej. Jakuba 2:10 pokazuje, że to jest właśnie to, co musimy mieć na uwadze. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. A zakon mówi między innymi, że każdy mężczyzna ma 3 razy w roku stanąć w świątyni izraelskiej i przez całą drogę od miejsca swojego zamieszkania nieść w rękach pierwociny płodów swoich. Jeżeli teraz zapracowałeś, zarobiłeś na przykład minimalną krajową 2000, 3 razy w roku, czyli co 4 miesiące średnio, a więc bierzesz z tego 2 razy 4, to jest 8 tysięcy. Z tych 8 tysięcy bierzesz pierwociny, czyli no, sam to sobie wylicz, ile masz z tego wziąć. Bierzesz to w rękach i idziesz, jeśli mieszkasz pod Warszawą, no to idziesz kilka tysięcy do Jerozolimy. Tam nie ma prawa pojechać się. Jest powiedziane, pójdziesz. A zakon należy przestrzegać dokładnie, jak jest napisany. I dlatego jest to nie do wykonania dla kogoś, więc jeżeli jesteś faktycznie obłudnikiem, który kłamie, że przestrzegasz zakonu, no to już na piechotę musisz iść. I musisz pójść do świątyni. No niestety mam złą wiadomość. Świątynia jest w znacznej części zburzona przez Tytusa i jego wojska. Od 70 roku większość leży w gruzach. Musisz najpierw wziąć, posprzątać, tam są 2 meczety, musisz je usunąć sobie najpierw, postawić świątynię i dopiero wtedy będziesz mógł przestrzegać tego prawa zakonu. Śpiesz się, bo musisz to robić 3 razy do roku tam składać, więc jak ci muzułmanie w międzyczasie zburzą świątynię, no to musisz wszystko zacząć od nowa, a zburzą. Jozuego 2 od 1 do 6. Czyli Jozuego, rozdział 2, werset 1 do 6. Jozue, syn Nuna, wysłał z Shittim potajemnie 2 mężów jako wywiadowców, mówiąc: idźcie, obejrzyjcie ziemię i Jerycho. Poszli tedy i wstąpili do domu pewnej nierządnicy imieniem Rahab i ułożyli się tam do snu. Wtedy doniesiono królowi Jerycha: tej nocy przyszli tutaj jacyś mężowie z synów izraelskich, aby przeszukać ziemię. Wtedy król Jerycha posłał do Rahab i kazał jej powiedzieć: wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie i weszli do twojego domu, gdyż przyszli, aby przeszukać całą ziemię. Lecz kobieta ta wzięła obu tych mężów i ukryła ich, potem zaś rzekła: rzeczywiście przyszli do mnie jacyś mężowie. Ja jednak nie wiedziałam, skąd oni są, lecz gdy z nastaniem ciemności miano zamknąć bramę miasta, mężowie ci wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Gońcie szybko za nimi, to ich dogonicie. Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które miała ułożone na dachu. I tutaj mamy ewidentnego kłamczucha. Nie dość, że nierządnica, czyli zajmowała się świadczeniem usług seksualnych osobom, które nie były z nią w związku małżeńskim, to jeszcze kłamała królowi, nieposłuszeństwo władcy. Jeszcze do tego ewidentnie kłamała, bo kolejne wersety mówią, że ona doskonale wiedziała, co to za ludzie się u niej. I choć ta kobieta doskonale wiedziała, kim są ci ludzie, jakimi są ci ludzie, okłamała króla.
Ale ta osoba jest podana w Jakuba jako doskonały przykład osoby zbawionej właśnie przez ten uczynek. To jest przykład zbawienia z wiary i ten uczynek jest podawany jako przykład uczynku wiary. Jakuba 2:25-26. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Widzimy tu jednoznacznie, że tamten podły czyn, oszukanie króla i wypuszczenie szpiegów i przechowanie ich przed królem, jest uznawany przez Boga jako czyn wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków, mówi Rzymian 3:28. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Chrystusa Jezusa, przepraszam. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.